Okej, okay, moi drodzy, powoli kończymy ten Dune'owy okres. Film Wilnewa najnowszy omówiony były bez spoilerów, spoilery, wiele różnych kanałów o tym mówiło, Lord Dune i tak dalej, mnóstwo materiałów i wiele z was prosiło, żeby jednak jeszcze zrobić retro recenzję Dune Davida Lyncha, która jest, jest filmem, jest. Ona jest. Eee, i... <laughs> Trochę się wzbraniałem przez jakiś czas, ale stwierdziłem, dobra, pogadajmy sobie, ponieważ co bym zaraz nie mówił, czy marudził, czy nie. Jest to absolutnie Diuna David Alecha. Diuna, czyli Diuna to film Davida Lynch'a z 1984 roku, w którym opowiada on nam historię całej pierwszej książki Herberta w dwie godziny z malutkim hakiem. I zaczyna się ona od tego, co ja właśnie robię, czyli... Spice is vital to... Zaczynamy od monologu narracji, gdzie na tle gwiazd córka imperatora opowiada nam, znikając co chwilę, taki fade in, fade out, znaczy fade out, fade in. What the fuck? I jest, jest moment, w którym ona tak jakby jest, wiecie, ten fade out i ona tak, mmm, zapomniałam powiedzieć. I powraca. Oh, yes. I forgot to tell you. Okej, okay, zacznę od tego, że e, ja dopiero parę lat temu nadrobiłem tą Dune. To nie jest film, na którym ja się wychowałem, jak wiele osób, szczególnie trochę starszego pokolenia, gdzie tam gdzieś to... No to była ta Dune właśnie. No, film, który był e, porażką, jeśli chodzi o budżet ogólny, opinie i tak dalej, ale film, który ma... Pewien swój tak zwany cult following, tak? To znaczy jest to film dziwny, w pewnym sensie ambitny, wielki i tak dalej. Nie dziwię się, że niektórzy po prostu coś im gdzieś klika. Jedni pewnie z powodu tego, że oglądali za dzieciaka i to było dziwne, ale wiecie, jak, jakaś forma guilty pleasure. Inni po prostu lubią. Ja niestety nie jestem fanem Dune y Lyncha i chętnie o niej teraz pogadam, jak już teraz ponownie ją obejrzałem. Jest o czym rozmawiać. To jest film, o którym można by książkę napisać. O, o tym filmie, o, zrobić film o tym filmie po prostu. Jako całym projekcie, począwszy na decyzji, żeby David Lynch ją robił. Jest dla mnie to jedna z najabsurdalniejszych decyzji w historii Kina. W tej chwili nie przychodzi mi bardziej absurdalna na myśl. Ja nie jestem fanem tego filmu. Ja od razu mówię, że ta recenzja nie jest rantem, ale ocena będzie tak niska, że zgodnie z moimi codziennymi założeniami to mogłoby być rant. Natomiast to nie jest rant, ponieważ to, mówię, to jest dla mnie fascynujące. Ja się temu przyglądam i tysiąc razy bardziej oczywiście wolę o takim filmie pogadać niż jakimś. 1 na 10, prawda, dzisiejszym byle czym, nie wiem, gównianym horrorze, który jest e, stertą klisz. Ale zaczniemy właśnie od tego, że David Lynch. Ja nie jestem hiper jego fanem. To co ja zawsze to mówiłem, że mega szanuję i Head. I Razorhead film zrodzony w głowie człowieka, który bał się rodzicielstwa i przełożył to na jakiś po prostu jeden wielki surrealistyczny absurd. <suszel> Ale to ma sens, to jest jego spójna, to jest dziwaczne, to jest inne, to jest niepowtarzalne, to jest spójna wizja jego dziwnego umysłu. To jest forma sztuki, to jest po prostu ten malarz, który namalował coś, co nikt inny by nie namalował, ale coś w tym jest. I filmy typu już typu Lost Highway czy, czy, czy Blue Velvet do mnie nie trafiają. Ja po prostu, to ze mną nie klika. Może kiedyś będę miał jakieś, wiecie, olśnienie i nagle, o oh, inaczej w ogóle odbieram to. Patrzyłem dwuwymiarowo na trójwymiarowy film. Może tak będzie. Ja uczciwie mówię, że nie, nie jestem fanem Davida Lynch'a w tym kontekście, że wiem, że wśród was są ludzie, którzy kochają jego filmy i ja nic do tego nie mam. Ja nie mówię, że on jest, wiecie, że on jest zły. Po prostu to nie jest mój styl, on jest dziwny. Natomiast fakt, że wybrano go do Dune'y po tym... To był świeżo po Eraserhead? I e, Elephant Man. Where are the children? Well, um... Czyli po. Jeszcze to pierwsze to taki surrealistyczne, nie wiadomo co, prawda. Jego abstrakcyjna wizja, prawda, rzeczywistości. Drugie to już tam bardziej taki kostiumowy dramat. E, w którym miejscu tutaj jest e, jakby zalążek tego, żeby oddać mu epicki, ogromny film fantazy science fiction, ale umówmy się, on tu zrobił z tego fantazy. To, to jest bliżej Star Warsów, czy czegoś takiego, jeśli chodzi o podejście. Tu nauka w ogóle nie jest tłumaczona. To wilne też nie idzie w 100% science fiction i jest moim zdaniem o wiele bardziej krok w stronę space opera, Gwiezdne Wojny, niż hard science fiction, gdzie książka też tam balansuje pomiędzy, powiedzmy, trochę, bo książka niby jest, jest królem sci-fi, ale też jest trochę taka tam, koja może nam się kojarzyć, prawda, z elementami fantasy, fantazy, chociaż książka dużo, 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 dużo więcej tłumaczy sci-fi, co mówiłem, jak porównywałem, wiecie, recenzje robiłem po przeczytaniu pierwszego filmu Wilnewa. Natomiast w którym miejscu, jakby ktoś mi teraz dzisiaj powiedział, kto inny poza Wilnewem mógłby to kręcić i ktoś mi powiedział jakiś, nie wiem, Christopher Nolan i mówię, okej, okay, nie wiem, czy bym chciał, nie wiem, czy to byłoby dobre, ale tak, okej, okay, Nolan jako człowiek, który potrafi wziąć 500 hiperznanych aktorów, Oppenheimer na zasadzie zro zrobić największy film w historii kina, w którym są i epickie, ten, i sceny akcji, i efekty, Okej, okay, jestem w stanie w to uwierzyć. Ktoś kto tam robił jakieś może gwiezdne wojny, jakieś te Są tacy reżyserowie, którzy już mieli w swoich rękach franczyzy, wielkie kino, epickie kino, nie? Historycznie patrząc, w którym świecie ktoś wpadł na to, żeby David Lynch, który do tej pory miał jedną scenografię i kręcił w niej trzech bohaterów, którzy dziwnie się zajmują, a on trzyma na... zachowują, a on trzyma na ich kamerę. W którym świecie ktoś pomyślał, to jest idealna osoba do, do tego, żeby nakręcić to wielkie kino. Ja nie rozumiem. No i tak, film dla mnie nie działa po prostu w żadnym calu. Zacznijmy, od czego tu zacząć w ogóle? Może zacznijmy od tego, że oczywiście David Lynch absolutnie nie skupia się na tym, co dla Herberta było istotne, czyli na przykład o tym, o czym mamy dyskusję. By the way, mówię tylko o spoilerach z pierwszej książki, obu filmów Wilnewa i tym. Paul, grany tutaj przez Kayla McLachlana, to, to, to jest dobry moim zdaniem casting, on tutaj wypada jak, jak najbardziej w porządku. W ogóle tutaj świetna jest obsada i tak dalej. Natomiast Paul w tym filmie jest Mesjaszem. Paul, to nie jest historia Herberta o antymesjaszu, o gaslightingu, o wykorzystywaniu yy, wierzeń, które wcześniej zostały przez nas zasiane, żebyśmy później mogli ich wykorzystać. To nie jest historia, tą którą Herbert zamierzył. Zresztą, no... To, to jest już nam znane, że Herbert też był zaskoczony i wkurzony, że ludzie nie załapali o co chodziło w pierwszej książce. Stąd dał drugą i kolejną i bardziej pokazał, że to chodziło bardziej o takiego: nie róbcie tak, bo to Hitler w kosmosie, a nie, że A, nasz super bohater, prawda, Luke Skywalker, który uratuje wszechświat czy tam jakiś inny. Nie ma w ogóle tego. Ja nie wiem, czy David Lynch w ogóle zrozumiał książkę. <laughs> Z tego filmu wynika, że nie. Nie ma absolutnie te motywy, w ogóle wszystkie motywy, nie ma na nie czasu, ponieważ film jest po prostu cała książka w 2 godziny 5 minut, czy tam 15, czy coś takiego. Ale wszystkie motywy te kluczowe, religia, władza, Paul Dip jako ten człowiek, który właśnie przejmuje ich i te ich wierzenia i tak dalej, i co on zrobi w przyszłości, nie ma nawet sekundy na to. To się po prostu dzieje w fabule o tak. Natomiast jest czas na to, co David... Lynch bardzo lubi, czyli dziwności. To I to jest film, który ogląda mi się ogląda z takim po prostu, że mam ochotę wziąć znajomych trochę na zasadzie, jak oglądamy bardzo brutalne porównanie, ale szybkich i wściekłych dziewięć, czyli oglądamy bardziej dla beki, bardziej dla takiego. Czajsz to stary. <laughs> Co on tu wymyślił? No, scena, gdzie Tufir Hawat, co nie ma w ogóle tego w Nowej Dunie, ale jest zakładnikiem i tam jest motyw w książce, że on ma jakąś truciznę, a oni mu dają antidotum, żeby im służył, bo przestaną mu dawać, jak nie będzie służył. Mają na niego takiego haka. Okej. Okay. To co robi David Lynch? And fade. All... Sting wraz z Harkonnenem, Wladimirem Baronem wchodzi z jakimś, kurwa, kotem w pułapce, do którego jest wszczepiony szczur. It must be done each day. I mówi mu, że musisz go doić, żeby mieć antidotum. <laughs> to prosto, kurwa. No David, David Lynch, no nie? Nie było czasu na to, żeby jakieś tam filozoficzno-ekologiczne te coś tu... Nie, nie, nie! Będziemy doić koty. <laughs> no i oczywiście. I Space Navigators, i tutaj e, wszystkie te dziwaczne sceny, w których, e, znaczy, wiadomo, Wilne stwierdził, kurwa, jak to pokazać? Jak pokazać człowieka, który jest na wpół jakąś już poczwarką i, i pływa w jakiejś mazi i coś, to już jest jakaś. Jak to zrobić, nie? I podejrzewam, że jeśli będą robić kolejne filmy, no to już wreszcie to wprowadzą i tą. E, i wprowadzą te elementy z książek, których nie dali rady w te pierwsze dwa filmy teraz, ale. Wilne stwierdził, nie, to jest zbyt alien, to jest zbyt dziwne. David Lynn stwierdził, kurwa, to jest, to jest najfajniejsze. I pokazuje nam tego, prawda, Space navi Navigator, który wjeżdża w tym wielkim jakimś, prawda, nie wiem, akwarium. A potem jeszcze, oczywiście, jak już mają tą podróż, gdzie oni robią ten Folding Space, czyli, no, używają, prawda, przyprawy i swojego umysłu do tego, żeby kierować tymi statkami, jakkolwiek to działa, bo to tak naprawdę tutaj nie jest wytłumaczone dokładnie. Ale jak to wygląda u Davida No ten wielki potworek po prostu puszcza pierdy światła i one coś dają. Ja nawet, szczerze powiedziawszy, wiecie, ja czytałem książkę, ale to tam trzy lata temu, ale szczerze powiedziawszy, jak ja na to patrzę tutaj, to ja nie wiem, co Ci się dzieje nawet. A jakbym nie czytał, bym w ogóle nie wiedział, to jest po prostu... Ale w, oczywiście, że to jest takie. No tak, no człowiek, który zrobił Razerhead. Człowiek, który za... co miał zrobić innego? Wiadomo, że jego umysł będzie się skupiał na tych dziwnych elementach. Tylko, że on się skupia na tych dziwnych elementach nie w sposób, w jaki Duna powin... Właśnie, zwróćcie uwagę, że jak pokazuje chociażby Harkonnenów, czy, czy, ba... czy tego obrzydliwego wychodzącego z Mazi, tego Skarsgarda, Karsgarda, no nie? Tak, to też jest dziwne, obrzydliwe, obce i tak dalej, ale jednak jest z jakąś gracją i tak dalej. Tutaj, baron Harkonnen, obrzydliwy, proszę bardzo, wywalimy mu całą mordę w pryszcze jakieś, nie wiadomo co. Oni są dosłownie obrzydliwi, po prostu David Hale działał na zasadzie, no miało być obrzydliwe, no to po prostu zrobiłem, wiecie, narysowałem gówno, widzę, że ono śmierdzi, muchy latają, e, więc to podejście oczywiście jest fascynujące i to ja się nie dziwię, że niektórzy to lubią, ale w oglądanie tych rudych harkonenów tutaj, którzy są po prostu obleśni, tacy obleśni, e, jest to tak dziwne. I jeszcze w trakcie tej recenzji, co sobie przypomnę, jakąś dziwną scenę, która mnie bawiła, to oczywiście Wam powiem, ale mam tutaj dużo ciekawostek w ogóle też, takich technicznych, jak to kręcili, ale dlaczego mi ten film nie działa tak i reżysersko, i scenariuszowo? Zresztą ten film nie działa pod każdym względem. Może scenariuszowo ogólnie. Nie ma czasu na nic... To, to znaczy, lecimy z fabułą tak, no bo po prostu Wilnew ledwo się zmieścił w ten, nie wiem, łącznie tam 5-6 godzin filmu, nie? Gdzie mówimy wszyscy uczciwie, że, hej, dla mnie to jest arcydzieło, ale ja bym wolał serial, albo jeszcze, żeby to były trzy filmy, albo żeby ten fi te filmy trwały po 3,5, bo nie było czasu, jest wiele rzeczy, których w książce nie. Znaczy, są w książce, tu nie ma. Ten musiał to w 2,10. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Więc na początku mamy lecenie szybkie przez sceny, wiecie tam, narracja, tutaj, ten. Na koniec, gdzieś tam już godzina 30, tam gdzie się kończy, pierwsza Duna Wilnewa. temu filmowi zostaje tam z 30-40 minut. Trzeba cały ten drugi film wcisnąć, i na zasadzie Paul Muad'Dib widzi Chani pierwszy raz, w następnej scenie się kochają. Po czym już jest tam tym Muad'Dibem, na zasadzie wszyscy mu klękają przed nim. Po czym scena później już praktycznie odbijają, prawda, Arakin, i to w zasadzie scena później, koniec filmu, nie? Więc to jest dosłownie. No, no nie, no po prostu no w jakim świecie ktoś to przeczytał ten scenariusz i stwierdził, że to zadziała nigdy tego nie jest dla mnie niepojęte. I tutaj oczywiście ja dlatego też się nie czepiam Davida Lynch'a w tym sensie, że on był źle dobrany, on jest jak taki dziecięcy aktor, którego po prostu źle skastingowali do filmu. On nie nadawał się do tego projektu, nie ma sensu brania go do tego projektu, a dodatkowo robienie tego projektu na zasadzie jeden film, dwie godziny też nie ma sensu. O, po prostu wrzucili go na taką minę, zresztą jak się posłucha wywiadów jego... And a terrible terrible experience. Skręcenia, no to, to on wprost mówi, że to było, on mówi że tam a disaster czy coś. Terrible experience. Dosłownie on tam siedzi i mówi, że no to masakra, no on no nie, nie, nie jest ani zadowolony z tego filmu. Doświadczenie tego kręcenia było tragiczne, bo to nie jest trzech aktorów, mały budżet, kręcę moją szaloną wizję, tylko to jest milion rzeczy. Produkowanie takich filmów, reżyserowanie filmów, gdzie macie tonę efektów specjalnych, jakieś dziwne lokacje, miejsca, szczegóły, ciągle coś się gdzieś psuje, budżet się nie spina, mamy dzień, żeby to nakręcić, a tutaj a tu a a jeszcze nie skończyli, a to się coś popsuło, to jest taki stres. Ja naprawdę, dlatego jak oglądamy takie filmy Nolanów czy Wilniewów, ci ludzie, i też ludzie, którzy za nimi stoją, ci od producenci. Oni mają jaja. No to nie jest łatwo, nie? Także e, trzeba, trzeba powiedzieć, że, że to trzeba umieć robić. Taki Nolan od Memento do tych późniejszych filmów, wiecie, tam to, to nie było takie proste, on też się musiał wiele uczyć i teraz ten Oppenheimer może powstać właśnie dlatego, że wcześniej powstawały jakieś inne, trochę coraz większe filmy, no nie? Jego tu wrzucili na minę po prostu i to jest niesamowite, że jeszcze oczywiście dorzucili do tego scenariusza non-stop to, że słyszymy, jak w książce, myśli. The father, nothing. it's nagos how do the fremen survive there we don't know much about the fremen they live in the deep desert some of them in the cities Bardzo często jest to taka ekspozycja, którą oni by sami do siebie nie mówili. Wie, wiecie, takie, no. Na początku filmu tam siedzi ten Pol i, i coś mówi. Hark I coś słucha na komputerze i Harkonnenowie, zawzięci wrogowie w atrydów. I ten Baron Harkonnen, który poprze I tak mówię, tak, przecież on to wie, kurwa. <grywa> wiadomo, że to jest dla nas, no nie? Gideon Prime i Baron Harkonnen, the enemy. A dodatkowo co chwilę jeszcze, jak cokolwiek się dzieje w scenie, słyszymy te szepcąc, szepczące myśli. Wiecie, wie, wiecie co ja myślę o tych myślach? Że to jedno wielkie kufno. Też to jest ekspozycja, też to jest takie walenie nas po mordzie, po prostu. I zresztą, żeby te myśli jeszcze były jakąś. Tak jak w książce było, mieliśmy jakiś bankiet, była taka gra o tron, było. W tron jest zainspirowana, druga, you know, przecież George R. 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 Martin to mówi. Wielkie rody, spiski i tak dalej, wszystko jest, wiecie, jakby tip top. I tam, jak mamy, Herbert pisał na zasadzie, że my, my słyszymy, czytamy myśli bohaterów, to często jest tak, że właśnie rozmawiają, ten taki Tyrion Lannister z Tywinem Lannisterem, i jest, powiedział, powiedział, pomyślał sobie, on coś przeczuwa, muszę być uważny, co mówię, nie? I wiecie, słyszymy ich myśli, jest taki, takie szachy w głowie, mamy, no, nie? My jako czytelnik film rządzi się innymi prawami. Nie musimy tego słyszeć i jest wiele scen, gdzie to po prostu mówię tak mm, na zasadzie są takie momenty, wiecie, jak ten e, jak on się nazywa, bo mi się to i nie Latest, ten co go Max von Sydow gra ten naukowiec, co w nowej wersji jest kobietą. in the open desert? Mówi coś takiego, znaczy poznaje króla Leto Atrydę i pola i tak dalej, jako tych nowych władców Arakis, i wyrabia sobie o nich opinię. No, jak wyrabia sobie o nich opinię, że Leto mówi: Dobra, walić tą przyprawę i sprzęt, ratujmy naszych ludzi. I on patrzy z takim: Ooo, no nie, to nie taki bardziej Net Starka, nie, prawda, tam Joffrey Lannister, nie? I oczywiście, że w tej scenie, w której wystarczyło zrobić. My dostajemy: A, podoba mi się, bardziej dba o swoich ludzi niż o sprzęt. Także to po prostu nie działa. Przy tym montaż, no montaż tych wszystkich scen, dużo jakichś disolwów przejść, to wszystko jest, na, nie ma tempa, to mamy nagle przeskok 4 lata potem. wprowadzeni nowi bohaterowie, ta siostra Pola się pokazuje, nagle jakaś dziewczynka skąd ona się w ogóle wzięła, kim są. Och, po prostu, wiecie, nie ma czasu na nic, wszystko jest w studlecie, To jest jakiś taki, to jest streszczenie, to jest streszczenie lektury. To jest po prostu stresz to jest ekranizacja streszczenia Duny. To, to trzeba jasno powiedzieć, no nie? Także no niestety, co gorsza dla mnie, coś co dla mnie jest super ważne. Reżyseria to jest jedno, uważam, że to jest reżyseria bardzo słaba. Po prostu Lynch sobie nie radzi z tym, że każda scena to są bohaterowie, którzy stoją w pomieszczeniu, każe im żadnych ciekawych kadrów, nic, każe im wygłaszać e, szekspirowskie dialogi. Zwróćcie uwagę, że to wszyscy świetna obsada, ale wszyscy gadają takim. Jestem Jestem że jest taki. To nie, nie zachowują się jak normalni ludzie, tylko jakbyśmy jakiegoś hamleta oglądali. A wszystko to w tych plastikowych scenografiach, znaczy plastikowych, scenografiach nie są najgorsze, w nich jest trochę wizji, ale one są dla mnie źle oświetlone. I to jest niestety coś, na czym ty... ja mam taki, wiecie, oglądam 84. Jak oglądając myślę, no tak, może te czasy, ale mówię, no nie, no przecież kurwa. W 82 bodajże Blade Runner, gdzie mamy, Ridley Scott robi e, science fiction noir, gdzie to oświetlenie gra, prawda, tym, że ciągle ciemno, ponuro, tu cienie i tak dalej, sylwetki. Działa. To, to nie jest jakieś, że to wiecie, że w tamtych latach tak się kręciło. Nie! Tak się nie kręciło, można było inaczej, no nie? Jeśli chodzi nawet o te statki w kosmosie, i inne rzeczy. Gwiezdne wojny, już byliśmy po trylogii, no w 80' było Imperium kontratakuje. A tutaj to wszystko wygląda tak, o, tak płasko. Po prostu płasko. Cały film jest płasko oświetlony wszędzie. Zobaczcie, że jest różnica między Kaladanem, jeśli chodzi o wystroje, a na przykład Giddy Prime, gdzie w Harkonynowie ludzi latają. Ale wszystko jest tak samo oświetlone. Po... I za każdym razem widzę, że jestem na tej scenografii. Te scenografie nie są tandetne, ale są takie. Cały film jest taki, wiecie, że ja się ani razu nie czułem, jakbym rzeczywiście gdzieś tam był. Ja cały czas widzę. Oglądając ten film cały czas myślę na zasadzie takiego jestem w muzeum i o, scenografia tego filmu. Nie ma momentu, żebym ja wierzył w ten świat i tutaj dochodzimy do efektów specjalnych. I w efektach specjalnych są małe perełki. Pierwszą, jest kilka ujęć miniatur, by the way, polecam kanał Koridor Crew, już któryś raz to mówię, zrobili fantastyczny właśnie taki deep dive, jak te niektóre efekty były i lepsze i gorsze uzyskane, także zaraz, od razu mówię, że dużo wiem od nich. Natomiast właśnie ujęcia na przykład tych miniatur, jak oni wysiadają ze statków, wiecie jak oni to, wiecie jak to zrobili, bo to ujęcie wygląda Super. To nie jest rysowane, to oczywiście nie jest CGI. To jest tak zrobione, że wzięli wielki stadion, stadion sportowy, na którym kręcili, zrobili miniaturę, gdzie był wycięty tylko kawałeczek. I ten kawałeczek to są ludzie naprawdę wychodzący tam z 200 metrów dalej w dół, gdzie perspektywa tej miniatury jest ustawiona tak, że oni wyglądają, jakby się w nią wpasowywali. I to są prawdziwi ludzie, i dlatego tak świetnie to wygląda. I naprawdę są takie momenty w tym filmie, gdzie te miniatury, mam kilka takich ujęć, że te miniatury wyglądają świetnie, ale generalnie efekty, później te green screeny, wszystkie te obwoluty, wszystkie te, wiecie, jak oni jadą na czerwiu. No, po prostu, że każdy moment tego filmu, gdzie nie jesteśmy na ciasnej, takiej sztucznej scenografii, tylko jest coś więcej w tle, jest, dla mnie wygląda źle, po prostu wybija mnie. I znowu można powiedzieć, że hej, no to te lata. No nie na no, jakieś tam Blade Runner'y i tak dalej, nawet Star Wars'y wyglądały, uważam, lepiej. Eee, no, no nie wiem, w sensie po prostu dla mnie ten film wygląda źle. Legendarne tarcze. Och, to w ogóle jak nakręcili. I znowu, chłopaki z Corridor Crew to zrobili taki deep dive, polecam. Słuchajcie, oni to kręcili tą scenę, znaczy scenę nakręcili pewnie w 3 dni, ale CGI, którego tu nie ma, to znaczy efekty specjalne, gdzie tu powinno być CGI, ale wiecie, no nie było CGI, eee, robili chyba tam 9 miesięcy, ponieważ musieli każdy ten, jakże fatalnie to wygląda oczywiście, ale każdy ten geometryczny kształt, klatka po klatce, musieli ręcznie rysować, a dodatkowo, żeby tam było rozmycie, jeszcze jakiś dodatkowy efekt, który wyglądał tyczkę lepiej niż po prostu narysowane, musieli każdą z tych płaszczyzn oddzielnie robić. Także tam było 9 miesięcy roboty, żeby dostać to. <laughs> Masakracja, no nie Także Ach, Duna Davida a. Terrible experience Wiem, że już podpadłem wielu osobom Ale muszę dopowiedzieć coś Duna Hodorowskiego, to jest kolejny taki po prostu takie Niespełnione marzenie, że najlepszy film Który nie powstał bo obok nie wiem Napoleona Kubryka, ale powiem wam tak: Diona Chodorowskiego jest fascynującym projektem. Oglądałem ten dokument, może wy też yy, o nim i, i te wywiady i to, że tam Salvador Dali miał grać yy, tego Imperatora i wszystkie tam pomysły graficzne, artystyczne i tak dalej i w ogóle sam, sam umysł Chodorowskiego, który jest no, trochę tak minnym. Dawidem, Lynchem, w co się sensie, co innego robi, ale może jeszcze bardziej szalony. E, ludzie się, są strasznie smutni, że ten film nie powstał. Ja wam powiem tak, ja bym był pierwszym w kinie, ja bym oczywiście, że chciał obejrzeć tak szalony projekt, ale ja uważam, że to byłoby równie nieudane, co to. Ja jestem totalnie zdania, że to nie miało sensu. E, po prostu nie. Ridley Scott w 1984, James Cameron, o tak, oni mogliby spróbować się brać za dune w tamtych latach, ponieważ mieli podobne projekty, gdzie umieli wykorzystać efekty i tak dalej, mieli większą wizję, potrafili utrzymać klimat gatunku science fiction, jakiś do, 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 do realizm Realizm tamtego świata przedstawionego zbudować Tak, a, ale nie Lynch czy Hodorowski uważam, że nie Mogę się mylić, nigdy się nie dowiemy, no to może wiecie, może bym się mylił Ale byłbym pierwszym, który by odszczek odszczekał, to jakby wiecie, nie? Natomiast Stadiona, no dla mnie to po prostu nic nie działa Jest trochę ciekawych ujęć, trochę ciekawych jakichś tam właśnie miniatur czegoś Ale generalnie to jest, to jest niesamowity projekt, że w ogóle, że, w ogóle, że to w ogóle istnieje <laughs> Boże It must be done each day. jest tyle momentów, na przykład, nie wiem, ruszają do ko kontrataku, jak już, sobie już atak na Arakin jest przez Harkonnenów i ten, tutaj Patrick, no, Sir Patrick Stewart go gra, tak? Gerniego Haleka, tak? To, co w nowej wersji Josh Brolin. I z czym on na rękach rusza do ataku? <grymne> <grymne> tak, z paksem. Jak ja się te psy mopsem, bo po angielsku jest paksem, to z mopsem na rękę. Ja, ja sobie wyobrażam, wiecie, mają kręcić tą scenę i tak siedzi ten David Lynch, i tak, nie wiem, czegoś mi tu brakuje. <grymne> Weź psa na ręce. Ja, 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 co tam jest No to jest sam początek filmu, z którego mam taką bekę, no nie? To ten początek, tak jak komedia się zaczyna. No nie jest tyle takich momentów tutaj. Gdzieś tam ci harkonenowie są i, i wchodzi raban i... I, i ten, i jakaś krowa wisi do góry nogami, jakiś nisko rosły, on tam dźga czymś, a, a ten, co się urywa, chyba kawałek gęby i zaczyna jeść. Baron Harkonnen w tym czasie lata, jakiś kółka robi, jak balon w... W sensie. Po czym końcówka filmu: e, Paul Muad'Dib już w ogóle jest Bogiem, hiper i tak dalej, i pstryka, i na zasadzie i zaczyna deszcz padać. Jakby jak w Total Recall końcówka, jak u Pola Verhoevena trochę, nie? No i właśnie w takich filmach jak u Pola Verhoevena, w tych robokopach, Total Recallach, tam gdzie te efekty są trochę tandetne i e, jakby specjalnie trochę takie kampowe, to ma sens, bo on robi często satyry, które nie są hiperrealistycznym, science fiction, one no są czymś innym. To samo, nie wiem, 12 małp, gdzie tamten film jest taki brudno-obleśny, specjalnie, nie? Jest trochę takiego science fiction, który specjalnie tak wygląda, ale Duna, moim zdaniem, moim zdaniem, po Duna nie może tak wyglądać. Duna musi wyglądać realistycznie. Duna, mu... Duna musi mieć to samo podejście, co miała Ridley Scott w swoich starych filmach, czy James Cameron. Musi być realistycznie, muszę wierzyć w ten świat prawdziwego fantazy, rodów i tak dalej. Tak samo jak w Grze o Tron, w serialowej, oni też musieli wyglądać na ala średniowiecze, a nie, żeby jakieś mieć, wiecie, korona królu w stole żeby żebym ja w to nie wierzył, nie? Musi być, świat, musi działać dla nie, no nie. Bo inaczej wyjdzie coś takiego: no po prostu dziwactwo. Dziwactwo, którego moim zdaniem nie da się zrozumieć. Jeśli ktoś kto kiedyś oglądał, nie czytając książki, bez żadnego tam przeczytałem w internecie o co tu chodzi, weź się w tym połap w ogóle. A dodatkowo jeszcze, oczywiście, ta historia jest w ogóle, jakby no, sensu książki nie oddaje, tylko jest takim streszczeniem z błędnym wnioskiem. <laughs> Ech. Co, co jeszcze, jaka, jaka jeszcze scena mi prostu rywa beret beret. No nie wiem, Sting jak wychodzi w gaciach, no to niech będzie. W ogóle ludzie kochają Stinga za tą rolę. Ej, on tutaj jest dobry, ale dla mnie, jakby ja jestem za tym, że Elvis lepszy od Stinga. W sensie Austin Butler miał dużo więcej, do wiecie, miał łatwiej się wyka do wykazania, no bo film jest lepszy jego postać jest lepiej zrobiona, napisana, sceny i tak dalej. Ale dla mnie Austin Butler dużo ciekawszy. No ale dobra, to tak nie ma co porównywać, w ogóle Sting i tak tutaj zrobił, zrobił robotę. Miał w sobie, miał w sobie takiego pazura, takiego trochę jokerowego, taki trochę wiecie, no nie, ja nie wierzę, nie. Dobra, już nie maltrytuję. Od, ja, jeśli w ogóle muszę dawać ocenę ode mnie Duna, to, to co dałem parę lat temu, daje teraz dwa na 10, dla mnie to po prostu nie działa. Da mnie to jest porażka po prostu w każdym calu, która zażywa tą serię. Ten jeden punkt to jest za to, że to są naprawdę dobrzy aktorzy na każdym kroku. Którzy nie mają. jakby Wizja jest zła jak dla mnie dla tych postaci, tego jak oni grają, ale, ale są dobrzy aktorzy, jest mnóstwo pracy właśnie włożone w jakieś tam, czy scenografię, czy efekty, czy miniatury, czy coś. Tam jest mnóstwo. Tylko to po prostu się absolutnie nie spina w całość, absolutnie, dla mnie. Też pamiętajcie, że ja mówię za siebie, ja wiem, że ten film ma wyznawców, ja wiem, że ten film jak wyjdziecie na jakieś oceny nawet krytyków, to będą dwójki, jedynki, a też się dziewiątki, ósemki. Także ja nie mam problemu, jeśli kogoś to działa i w ogóle jako Guilty Pleasure to w pełni rozumiem, bo to jest film dla mnie, nawet dla mnie to jest trochę Guilty Pleasure oglądać z takim... To jest niesamowite po prostu. I tyle szczegółów gdzieś tam w tle. Wiecie, nawet na początku filmu jak wchodzi właśnie ten. ten co tam, ta wielka kluska w akwarium, to oni jakieś taki śluz zostawiają na ziemi. I tam dwóch chłopów wchodzi z takimi jakby mopami odkurzaczami i trochę sprząta. To jest taki dziwny szczegół, no nie? Ale, i zresztą nie sprzątali całej podłogi, tam dalej jest uwalone na koniec, ale tam trochę gdzieś trochę, nie? Eh, David Lynch. No w każdym razie. Terrible experience. Nie wiem, życzę wam miłego dojenia kota w celu zdobycia antydotum. Nie wiem po co był ten szczur. Czekam na waszą opinię. Co wy sądzicie o dunie David Lynch? A walcie śmiało, zajebiście źle, która scena wam się najbardziej podoba z jakiegoś, jakiegokolwiek powodu? Czekam na waszą opinię, moi drodzy. I do zobaczenia w kolejnym. Kajmy o filmach.